całej mojej karierze zawodowej, którą zacząłem w 1976 roku we Wrocławiu, to już od 1982 roku byłem w Jeleniej Górze, byłem inspektorem nadzoru wielu przedsięwzięć inwestycyjnych w Jeleniej Górze, byłem przez 10 lat dyrektorem technicznym Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze i potem ostatnie 14 lat pracy w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Więc myślę, że takim sztandarowym przedsięwzięciem w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej związanym z użytkowaniem mieszkań, z bezpieczeństwem użytkowania, to jest wymiana Junkersów. Myśmy wspólnie z mieszkańcami wymienili 6 tysięcy, zlikwidowaliśmy 6 tysięcy Junkersów. Jest to przedsięwzięcie rekordowe, bez zbędnej jakby zarozumiałości, rekordowe na skalę Polski, co wiemy. Ale to przedsięwzięcie mogło się udać tylko dlatego, że mieszkańcy się zgodzili, ponieważ my musieliśmy wejść do mieszkań. Innym spółdzielniom czy wspólnotom mieszkaniowym nie udaje się jeszcze na taką skalę zrobić, chociaż już wiele tutaj w Jeleniej Górze wspólnot i spółdzielni realizuje lub jest zainteresowanych. Innym przedsięwzięciem wielkim, ponad 120 budynków zostało docieplonych i to spowodowało, że po dociepleniu zużycie energii cieplnej spadło o 50%. Plan na emeryturę, ja powiem tak, że przestrzegają mnie koledzy, którzy już na emeryturze są, że ten dzień będzie długi. A część kolegów mówi, że nie ma czasu. Jestem na emeryturze, ale nie mam czasu. A na wszelki wypadek zapisuję się do Polskiego Związku Wędkarskiego. A oprócz tego narciarstwo, żeglarstwo, rowery górskie. Nie ukrywam, że początki były trudne, bo współpraca między miastem a spółdzielnią mieszkaniową nie zawsze się dobrze układała. I w momencie spotkaliśmy się w momencie takim, kiedy było dużo takich spraw niezałatwionych, a tak naprawdę drobnych spraw niezałatwionych. I wtedy zaproponowaliśmy wspólnie z panem prezesem, że stworzymy komisję, która ten problem będzie rozwiązywała systematycznie. Nie komisję jednorazową, tylko stałą komisję. Będziemy się spotykali przynajmniej dwa razy do roku, żeby nałożyć w pewnym sensie na siebie zadania, a później zobaczyć, jak te zadania są realizowane. No i przez te 4 lata współpraca układała się bardzo dobrze. Uważam, że te zadania, które z jednej strony były utrudnieniem dla mieszkańców Zagórza, zostały zrealizowane, ale przed nami jest jeszcze wiele, wiele wyzwań, wiele takich zadań, takich drobnych, które są potrzebne. Ale no tak to w życiu bywa. Coś się zaczyna, coś się kończy, więc na pewno będzie go brakowało, ale życie nie znosi pustki. Musimy iść dalej, bo oczekiwania mieszkańców są takie, jakie są. Zrobiliśmy bardzo dużo. Naprawdę chcę podkreślić, że ta komisja zrobiła bardzo dużo i jak ja opowiadam swoim kolegom z innych różnych spółdzielni o współpracy pomiędzy naszą spółdzielnią a władzami miasta, proszę mi wierzyć, koledzy z zazdrością tego słuchają. No w myśl przysłowia zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Rzeczywiście te prace, które były zrobione, one w znacznym stopniu poprawiły estetykę osiedla. To jest widoczne. Niektóre wręcz bardzo widoczne, plac Nalsnera, ulica Miłkomickiego, która przez długie lata nie mogła być wyasfaltowana. W tej chwili się jedzie przyjemnie. Mnóstwo drobnych rzeczy, ciągów pieszych, rowerowych, oświetlenie na Ognińskiego. To wszystko ma służyć naszym mieszkańcom i służy. No dzisiaj spotykamy się przede wszystkim w dwóch kwestiach. W kwestii zakończenia tego etapu, bo to jest 4-letni etap, który żeśmy za nami zostawili, i tego, co przed nami. Przede wszystkim musimy zdecydować, kto będzie przewodniczył tej komisji. Tutaj nie ukrywam, że spółdzielnia chciałaby zachować tą rolę, bo to my jesteśmy najlepszym przekaźnikiem tego, co mieszkańcy i odzwierciedleniem tego, czego mieszkańcy oczekują. No i też powoli sobie wyznaczać cele. Tych celi jest kilka. Już dzisiaj rodzą się takie
dwa na przykład zasadnicze, to kwestia gabarytów. Społeczeństwo się bogaci i tych gabarytów jest coraz więcej. Myśmy wybudowali prawie 70 przepięknych boksów. One tracą swój urok, w ogóle te osiedle traci urok, jak te gabaryty tam stoją. Musimy sobie z tym poradzić. Spółdzielnia, Jeleniogórska Spółdzielnia nie jest w stanie z tym sobie sama poradzić. Tutaj apel do prezydenta, do władz miasta, abyśmy w tym kierunku poszli. Mamy mnóstwo innych rzeczy. Chcemy usprawnić ruch. Mieszkańcy podnoszą kwestię ruchu od miasta do Zamorza w godzinach szczytu na wysokości wiaduktu pod torami czy na wysokości stadionu. To tworzą się niesamowite korki. Myślimy, że stworzenie tam ruchu okrężnego byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem.